Kręgosłup szyjny możemy podzielić na dwie części, na część górną i na część dolną. Jeżeli dolegliwości bólowe dotyczą górnej części kręgosłupa szyjnego, pojawiają się w górnej jego części, to bardzo często występuje silny ból głowy. Mogą pojawiać się również szumy w uszach, ewentualnie zawroty głowy. Natomiast jeżeli dolegliwości pojawiają się w dolnej części kręgosłupa szyjnego, bóle promieniują do ramienia i do dłoni. Bardzo często pojawia się również mrowienie i drętwienie rąk. Powody tych dolegliwości mogą być różne. Może to być uszkodzony dysk, mogą to być stawy międzykręgowe, które są zablokowane, może to być również mięsień, który przyczepia się w okolicy kręgosłupa szyjnego, ewentualnie do poszczególnych jego części. Bóle głowy bardzo często związane są z silnym napięciem mięśni podpotylicznych. Są to takie krótkie mięśnie, które leżą, przyczepione są do potylicy i do górnej części kręgosłupa szyjnego. Ból głowy również powstaje ze względu na zmiany zwyrodnieniowe, ewentualnie zablokowanie stawu szczytowo-potylicznego. Największym problemem jest jednak nadmierna ruchomość w segmencie, która spowodowała uszkodzenie dysku. Chory dysk powoduje ucisk na korzenie nerwowe, tutaj widzimy korzenie nerwowe, które powodują ból promieniujący do ramienia lub dłoni. My jako terapeuci manualni potrafimy bardzo dokładnie badać pacjenta. Mamy w obrębie terapii manualnej wiele technik, dzięki którym jesteśmy w stanie znaleźć przyczynę dolegliwości bólowych. Musimy wiedzieć, czy tą przyczyną dolegliwości bólowych jest nerw, który jest uciśnięty, czy to jest staw międzykręgowy zablokowany, czy to są zbyt intensywnie napięte mięśnie. Jeżeli znajdziemy przyczynę tych dolegliwości, to dopasujemy swoje techniki lecznicze do tej tkanki, która wywołuje te dolegliwości u pacjenta i dzięki tej naszej dokładności, dzięki naszej precyzji wykonywanych technik mamy bardzo dobre efekty leczenia.